To tam? Proszę otworzyć. Mam bardzo ważną sprawę. A jaką sprawę? Jestem funkcjonariuszem policji i wolałbym, abyśmy tej rozmowy nie prowadzili na korytarzu. Policji? No to proszę, niech pan wchodzi. Zapraszam pana do salonu. Tu, tu, na prawo. Ile tu obrazów? A, to kolekcja mojego życia. Właśnie ona mnie tu sprowadza. P proszę siadać. Sprowadzają tu pana obrazy? Moje obrazy? Dla jasności, jestem funkcjonariuszem policji. To moja odznaka. Proszę sprawdzić. No, nie, nie, no, oczywiście, wierzę panu. W toku normalnych działań ustaliliśmy, że są ludzie, którzy interesują się pana kolekcją. Możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że planują jej kradzież. O, to dla mnie zła wiadomość, bardzo zła wiadomość. Nie stać mnie na ochronę czy inne alarmy. Niech się pan nie obawia. My wiemy o ich planach. Oni działają i prowadzą przygotowania ale nic nie podejrzewają. No przyznam, że nie bardzo rozumiem. My dyskretnie obserwujemy ich działania. Potrzebujemy jednak deklaracji współpracy z pana strony. No ależ, ależ oczywiście, no. zrobię wszystko co jest niezbędne. Właśnie chodzi o to, by pan nic nie robił. Jakikolwiek nietypowy pana ruch wzbudzi niepokój złodziei. Musi się pan zachowywać tak jak dotychczas. No, rozumiem. Och, przepraszam, że nie zaproponowałem wcześniej. Może kawy czy, czy herbaty? Dziękuję bardzo. Jest już po godzinie dwudziestej, a ja niedługo kończę swój dyżur i wolałbym usnąć po powrocie do domu. No, jak to będzie dalej wyglądało? Skontaktujemy się z panem. Potrzebujemy jednak więcej informacji o planach złodziei a do pana mamy tylko jedną prośbę. No tak, tak, słucham. Proszę przygotować dokumentację obrazów. Pojawię się tu kiedyś z kolegami i sprawdzimy wszystko. Raczej będziemy wieczorem, aby nikt nas nie widział. Rozumie pan. No ależ, ależ oczywiście. Bezpieczeństwo i dyskrecja przede wszystkim. Widzę, że przerzucił się pan z poszukiwania zaginionych skarbów na scenariusze kryminalne. Nie mogę pani od razu wszystkiego powiedzieć, ale obiecuję, że będzie pani mile zaskoczona. Tylko nie wiem, czy ja tego doczekam, bo pan tak wleczesz się z tą opowieścią, jak żółw podczas maratonu. Przedstawiona scenka miała miejsce 19 lipca 2016 roku w domu Jana C. w Poznańskich Naramowicach. Więc to wydarzyło się naprawdę? Pani Zuzanno, czy ja kiedyś panią oszukałem? Tak, jeden raz. Ja? No co pani opowiada? A pamięta pan obietnicę przyniesienia mi winogron? No oczywiście, że pamiętam i ja te winogrona przyniosłem. Miałam panu tego nie mówić, ale jak pan chcesz, to proszę bardzo. No, no, ciekaw, ciekaw jestem, co mi pani opowie. Dla mnie, szanowny panie, to liczą się tylko białe winogrona. I to najlepiej odmiana regina, która ma olbrzymie pojedyncze owoce. No, tego nie wiedziałem. Proszę mi nie przerywać. A pan co mi przyniósł? Był no, takie czerwone winogrona z odmiany Reliance. To nie winogrona. To jakieś jakaś jakaś obraza była. No to ja nic nie rozumiem z tego. No może mi pani to wytłumaczyć? To jest odmiana bezpestkowa. Przez to jest ulubionym przysmakiem dzieci oraz starszych osób. No i? Co? Co no i? Dzieckiem nie jestem. Więc dał mi pan znak, że jestem że jestem stara Matko jedyna Winogrona przyniosłem i wojnę światową rozpętałem Już, już otwieram Ach, to, to pan P Proszę nie kończyć Ktoś może usłyszeć Jestem z kolegami z pracy Wpuści nas pan? Ależ oczywiście No proszę, wchodźcie panowie Panie Janie, sytuacja się trochę skomplikowała Źli ludzie przyspieszyli działania Musimy działać szybko, ale nie sztampowo zarazem Aby zapewnić bezpieczeństwo panu i kolekcji No, no, proszę mówić Zrobię wszystko, co niezbędne Kolega przejrzy dokumentację obrazów Mam nadzieję, że ją pan przygotował No, oczywiście A dwaj inni koledzy wyniosą obrazy z domu Zawiozą je jak najszybciej do naszego laboratorium I jutro rano powrócą one do pana mieszkania Powrócą? No to po co to wszystko? Prawdziwe obrazy pozostaną w policyjnym sejfie, a nasi specjaliści przygotują doskonałe falsyfikaty, które zawiesi pan na ścianach. Doskonały pomysł! Nie wiem, nie wiem, jak panom dziękować. No, no zabierajmy się do pracy w takim razie. Wiem już pewnie wszystko. Proszę teraz odkryć karty. Prawdziwymi złodziejami byli ci, którzy podawali się za policjantów. Nie będę wgłębiał się w szczegóły, ale kilku z nich wcześniej faktycznie nosiło mundury. Tak podejrzewałam. Celem ich akcji była tak zwana kolekcja Gebelsa, która byłaby warta według Jana C około 40 milionów złotych. Nieznana mi jest taka kolekcja. Szczegóły znał tylko jeden człowiek, który namówił na akcję pozostałych, nie wyjawiając im prawdy. Po aresztowaniu oni twierdzili, że działali w ramach operacji służb specjalnych w szczytnym celu zabezpieczenia dla skarbu państwa cennej kolekcji dzieł sztuki. Ale co z obrazami? Ukradli osiemdziesiąt przedmiotów. Wszystkie zostały odzyskane, i wtedy okazało się, że większość z nich to. Falsyfikaty. Wiedziałam, że jest gdzieś jeszcze jeden haczyk. Specjaliści stwierdzili, że prace wyszły spod ręki tego samego fałszerza. Z konserwatorskiego punktu widzenia większość falsyfikatów została wykonana na poziomie szkolnym. To Gewel zbierał falsyfikaty? Nie, ta cała kolekcja to jedna wielka mistyfikacja, ale trzeba przyznać, że były w niej cztery oryginalne prace. I o nich będzie Pan teraz opowiadał. Początkowo miałem opowiadać o czym innym, ale znalazłem taki zapisek. Proszę posłuchać, bo aż to sobie wydrukowałem. Eee, uwaga, eee, czytam. W 1904 roku w przewodniku po Toruniu pisano, że w Muzeum Miejskim w Ratuszu można oglądać w trzecim pokoju portrety królów polskich, mianowicie portret Stanisława Augusta malowany przez Baciarellego. Muzeum w Toruniu? Pierwsze słyszę! Ja pomyślałem dokładnie tak samo. Zacząłem wertować, szukać. A jaki efekt to przyniosło? Uff, niech ochłonę! Ja odkrywałem co chwilę całkiem inny świat. Niech pani sobie wyobrazi, że muzeum okręgowe w Toruniu swoje początki ma w roku 1861. Należy do najstarszych i największych instytucji muzealnych działających nieprzerwanie do dziś, w obecnych granicach Rzeczypospolitej. W jego skład wchodzi siedem osobnych jednostek. Jest to między innymi dom Mikołaja Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika. Pierniki toruńskie, no właśnie na to mam ochotę. Skąd ja pani toruńskie pierniki teraz wynajdę? Nasze stoisko kolekcjonerskie właśnie otwierają. Nie dam rady zorganizować. Panie Kazimierzu, zapraszam pana do mnie do domu w kolejny wtorek. Ciasta nie będzie, ale do kawy podam wspaniałe pierniki. Z radością. Panie Pawle, ta paczka to na biurko. No, gdzie pan ją stawia na ziemi? Na biurko mówię! Pani kierownik się nie wydziera! Ja głuchy nie jestem! Niech mi pani powie, która jest godzina? Ósma na zegarze! No właśnie! Od godziny biegam z tymi paczkami, a pracuję od siódmej trzydzieści. Czyli o pół godziny jestem wyprzedzony. Przerwę sobie robię, bo herbaty się napić muszę. Panie Pawle, nowa władza liczy na pana pomoc. A pan herbatę będzie pił? Ach, jakoś ta nowa władza to mnie nie pytała, czy ja ją chcę do swojego domu wpuścić. Ja tu, droga pani, od lat pracuję. Za sanacyjnej Polski było normalnie, ale teraz mi wszyscy mówią, że byłem wykorzystywany. I tego niech pan słucha. Nowa moskiewska władza nigdy pana nie skrzywdzi. Potem. Przyszły Niemcy. i co, wiadomo, aresztowania były i pełne więzienia, ale zasada była jedna. Porządek. Hitlerowskiej władzy to może niech pan nie wychwala. Ach, teraz przyszła ta nowa władza z czerwonym sztandarem i na dzień dobry mi ukradła pół godziny. To jaki to jest porządek? No, a, ale nowa władza. Znaczy wszystko dla Pana, wszystko zrobi. Ja to bym chciał, żeby ta nowa władza, a i zresztą każda inna jak najmniej mnie się czepiały. Herbatę robię. Jak wypiję, to będę do pani dyspozycji. Panie Pawle, słucham uprzejmie. A za Niemca to jak było w muzeum? Ech, Niemce od samego początku zaczęły wystawy robić, aby udowodnić przywiązanie tych ziem do Trzeciej Rzeszy. To są oszuści, widzi pan? Jedno wielkie oszustwo. No, widzę, widzę. I no, no, wydaje mi się, że jak nastała ta pani nowa władza. To pierwszą wystawę my zrobili o miłości do Moskwy. To są inne okoliczności. Dlatego herbatę robię. A pamięta pan, jak Niemcy wywozili stąd dzieła sztuki? A jasne, jasne, że pamiętam. Jak Niemce łupnia na froncie dostały na wschodzie i na zachodzie, to zaczął się ruch. W sierpniu 44 część muzealiów w obawie przed nalotami aliackimi, przeniesiono z ratusza do budynku przy Starym Rynku, a po inwentaryzacji spakowano do skrzyń i wywieziono z miasta. A wiadomo gdzie? A w różne miejsca. Do wyżyska, stamtąd do Marburga i nieczynnej kopalni soli w dolnej Saksonii, do Górska, sempulna i do złotoryi. To niemieccy złodzieje! A ja to bym na słowa uważał! Trzeba nazywać wszystko po imieniu! Wywieziono też z miasta piękną Madonnę Toruńską. Trafiła najpierw do Grębocina, a później do Szczecina. Że też naszym braciom z Armii Czerwonej nie udało się jej przechwycić! Ależ udało! Udało! Szanowna Pani, udało! 4 lipca 1946 skrzynia z rzeźbą została wywieziona do Sowietów i ślad po niej zaginął. Plotki pan, rozsiewasz i tyle. No może jeden przypadek się zdarzył, ale to była jednostkowa sytuacja. Hmm, Ta, to wiadomo, Niemcy to co innego. Tam złość to już w przedszkolu jest im wpajana. Dobrze, że pan zrozumiał. Szkopy wywiozły najcenniejsze eksponaty. Mapy, plany miasta, dokumenty archiwalne, księgi gruntowe oraz 21 portretów królewskich i prezydentów. Ignacego Mościckiego, Gabriela Narutowicza i Józefa Piłsudskiego. Piłsudskim to się nie ma co przejmować. Nic dobrego dla Polski nie zrobił, a władza ludowa... Co innego. Tak, no co? Władza ludowa, co innego. W dniach 23 i 24 sierpnia 1945 roku z wyżyska do naszego magazynu trafiło wiele odnalezionych zabytków. Sami widzicie, że władza ludowa to co innego. Wiele zabytków znaleziono też ukrytych. Na terenie Torunia, między innymi w kamienicy pod łukiem Cezara, czy w dawnym toruńskim banku rolnym. Panie Pawle, może by pan tak dopił herbatkę i do pracy byśmy powrócili. A ja bym wolał, aby do naszego muzeum powróciły najcenniejsze nasze obrazy. Pięć z nich zaginęło. Wywieźli je Niemcy. Władza ludowa upomni się o te dobra. Tylko trzeba z pokorą pracować dla tej władzy. Ale mówi się, że niektóre z tych arcydzieł są w moskiewskich magazynach. Niech pan głośno nie mówi takich rzeczy. Ale mogę powiedzieć, że Niemcy ukradli też formy piernikowe, które od lat składowane były w naszym muzeum, i ich kolekcja należała do najlepszych na świecie? Gdybym ja wiedziała, że pan nie tylko sernik połyka w przemysłowych ilościach, ale i pierniki, to bym to całkowicie inaczej rozegrała. P powiem pani, że bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry, a, a, a do tego jaki pyszny. Ale, panie Kazimierzu, ja zaprosiłam też kilka innych osób i chciałabym. całkowicie niepotrzebnie. Nie, nie, tych pierników jest w sam raz na dwoje. Był to kolejny odcinek słuchowiska na tropie zaginionych skarbów. Wystąpili Mirosław Bieliński, Teresa Bielińska, Andrzej Cempura, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i udźwiękowienie Michał Pastuszka. Produkcja Polskie Radio Kielce.